Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Adventure Time Tower Defense. Jest to safe mode, a dzisiaj lecimy z kolejnym wyzwaniem od Martianu. Znaczy tutaj kosmitów, którzy zrzucili to dziwne coś na nasz świat Adventure Time. Czas na przygodę, tak. Lecimy z Koksa, zobaczymy, co to w ogóle będzie za wyzwanie. Wiem, że tutaj będą duszki, będą tutaj regeneracyjne baloniki oraz będzie dużo kamu, więc troszeczkę sporo takich rzeczy, które są dosyć ciężkie. No ale zobaczymy, wszystko i nadal będzie aktywne. Tak, nie grałem w poprzednim tygodniu, bo tam było sami sojusznicy, a ja, jak wiecie, to przy tymi aliasami nie lubię grać. A, mapa jest kijowa. Myślałem, że wreszcie zastosuję sobie jednostkę, których dawno już nie używałem. Czyli naszego tutaj Sabika, ale Sabik na tej mapie nie ma żadnego dosłownie sensu, więc tym bardziej muszę ciebie, Sabiku, mój drogi, usunąć. Szkoda, troszeczkę szkoda. Więc Casey, ty moja, musisz wszystkie itemki w takim razie poddawać i musimy tutaj kogoś innego uzbroić w nie. Tak, i czemu wyciągam wszystkie itemki, a później uzbroić kogoś innego? Z tego powodu, uwierzcie mi bardzo, ale przeważnie ja staram się tak te postacie kłaść, żeby one miały ręce i nogi. Przeważnie maksymalnie je boostuję. Ile tylko mogę, je boostuję. Dobra, Sai, chodź tutaj do nas w takim razie. Będę się ty tak tutaj mogła pobawić. Damy ci to samo, co ta poprzednia miała osoba. Tym bardziej, że ty będzie i tak się bardzo, bardzo mocna. Czy ty możesz bić... ty nie masz wzoru na Moaby, to jest troszkę słabe. Czekajcie, poczekajcie momencik, ja szybko wymyślę, kto taki wejdzie nam do gry. No i dobra, wybraliśmy już tą postać. Jednak to będzie Sai w takim razie. Party is full, tak, bo nie wywaliłem ciebie, cię mam dorzucić. Dobra, mamy już na sobie tutaj składzik dostępny. Wszyscy tu chyba już grają, poprzednie osoby, znaczy osoby, które są tutaj ze mną aktualnie, pewnie już wszyscy grają. Tylko ja się obijam, jeszcze nie rozpocząłem swojej gierki. No cóż, tak to oczywiście bywa. Ustawimy się po tę stronę, bo to jest idealne miejsce. Tutaj, jak zobaczycie sobie, widzę górną część. To jest bardzo ważne wbrew pozorom. Ustawimy się na tej części tylko i wyłącznie, dobra. Dobra, jako że ty jesteś najmocniejszą postacią i ty masz wszystko, co jest potrzebne, lądujesz w tym miejscu, a następnie już powoli się tutaj boostujemy. Jak mówiłem, ta część jest najważniejsza dla mnie, więc tak też ich ułożę. Pamiętaj, że oni mają dosyć spory zasięg, więc spokojnie z tego miejsca moje postacie bijące będą sięgały aż na drugą stronę i tym bardziej na ten cały cypelek u góry. I to jest po prostu bardzo, bardzo ważne, żeby tam one mogły sięgać. Myślę tylko, że stawić jednak tutaj kogoś w tym miejscu, ale nie, bo skoro nasz Jake sięga tylko i może w tym miejscu, to nie kombinujmy za bardzo. Postawmy dokładnie tak, jak nasz Jake potrafi tutaj ich sklepać. Dobra, widzicie, już pierwsza osoba osiągnęła 10. rundę, więc no, musimy się troszeczkę postarać. Dobra, nasza Sami ma tutaj możliwości zbierania na nas funduszy, czyli jeśli ona chociaż raz strzeli w Moabka, to wtedy będziemy mieli z niego kasiorkę. Wiecie, kasiorkę w postaci tego bonusu, bo ona ma tą różdżkę. Tu mi mówiliście, że właśnie ona jest najlepsza po tą różdżkę, bo ma najlepsze zasięgi, a grunt, żeby nie zabijać tą postacią, tylko żeby raz przynajmniej uderzyć. I podobno te piorunki są faktycznie najmocniejsze i tak też oczywiście będziemy próbowali grać, więc bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję wam za waszą wszelką pomoc. Jeśli oczywiście macie nam jakieś rady, to pod filmikiem je piszcie. I oczywiście pamiętajcie o łapeczkach w górę. Ja wiem, że w tej serii akurat ja prawie nigdy o nich nie wspominam. Na początku przynajmniej później sobie przypominam w trakcie już nagrywania. I to jest mój spory błąd. To jest mój naprawdę spory błąd. Muszę to właśnie nadrobić, bo wiem, że to jest później takie, ach, niestety YouTube to bardzo mocno negatywnie odbiera i to trzeba zdecydowanie naprawić. Dobrze, podstawowy tutaj zestawik już mamy tutaj dostępny i teraz co dalej? Oczywiście, będziemy chcieli ich maksymalnie zboostować i już się zaczynają pierwsze problemy, bo się pokazują nam pierwsze purpurowe. Purpurowe, jak dobrze wiecie, Sami nie klepie, ale pierw zarobek, pierw kasiorka. Chciałbym go maksymalnie daleko, żebym widział, że coś się dzieje, bo bym go postawił bliziutko, to oczywiście wszystko by mnie się zlewało, a to nie o to chodzi. Jednak jak chcę tutaj wszystko widzieć, że wszystko nam pięknie, ładnie oczywiście działa. Rzecz jasna, największy damage będzie, znaczy najlepszy, najbardziej przydatny do te dwie postacie, jako że tutaj jest ten cały murek, ja przez ten murek nie widzę. I one tutaj będą mnie mocno ratowały, bo one przez ten murek mogą spokojnie sobie sięgnąć, dlatego też postawię sobie w tym momencie już... Marcelinkę tą Hunter,
Dobra, wreszcie to widzę. Czyli piorun nie bije lidów. Okej, dobra. Właśnie kiedyś mnie to ciekawiło, wiecie, czy to bije, czy nie bije te lidy. Ale już wiemy, że na pewno lidów to nie bije. Okej, zacznijmy tutaj w taki sposób pierw. Wiecie, jak tak to nie zebrałem, to lepiej sobie chwileczkę z tym poczekać. Okej. W tym momencie. W tym miejscu nikogo nie postawia, bo to jest za bardzo z tej strony. Więc tutaj pójdzie nasz vampire. Zboostujemy go leciku, żeby bił troszeczkę szybciej. Tego maksymalnego mu nie strzelają, bo one za drogi. I tak, on nie bije lidów, bo to za drogo by mnie wyniosło, żeby bił jeszcze on lidy. No ale mam nadzieję, że... Ujojku, czemu tego nie klepłeś? Ja ci zabrałem bicie lidów? Aż teraz zgłupiałem, powiem wam szczerze. Aż zgłupiałem w tym momencie. Nie jestem przekonany. Czy ja bym mu faktycznie zabrałem bicie lidów? Dobra. W takim razie ty musisz wejść, Sai, bo no, bez ciebie będzie tutaj mega problem. Bo ty na 200 potrzebujesz i lidy, i ten. Chociaż on może nie bić... Właśnie, zapomniałem tylko gdzie duszki. Ja nie pamiętam, jak to było z duszkami. Czy mele biją duszki, czy magia? Chyba tylko magia bije duszki. A mele nie potrafił bić. Więc Sai, ty chyba też lubisz biła duszków, z tego by wynikało. Teraz zobaczymy zresztą, już nie. Teraz oni obrywają od czegoś innego, nie wiem od czego, ale obrywają. Może od Sai, może Sai faktycznie to już zaczyna powoli tej klepę robić. Byłoby bardzo, bardzo fajnie oczywiście. No i dobra, Sai ma już tutaj nabity poziom, bardzo fajnie, więc czas teraz podbić leciutko Jake'a, żeby dał im zasięg. Później kolejne osoby z zasięgami, żeby Sai sięgała już na sam początek, a nasza Sami już dawno oczywiście te same przody klepie. Dobra, balonowa, pani balonowa. Damy ciebie, no właśnie, tylko że ty nie masz bonusów żadnych. Dam ciebie tutaj w takim razie. Ona jest dobra oczywiście, ma swój ten damage, to już pokazała na poprzednim materiale. Ale ona nie ma klucza, ona tylko ma ich wspierać. Dlatego też stawiam ją, i tak ma pełny zasięg, bo ona ma straszny ten zasięg. Ona ma naprawdę ten zasięg strasznie olbrzymi. Dobra, to już chyba czas ustawiać wszystkie tak naprawdę. Jestem tak, żeby bić te dwie ścieżki i żeby być na tej linii naszej całej. Ciebie mogę postawić spokojnie po środku. Ja bym tego First Bro mogłem postawić, aż widzicie, on ma ten cały kręciołek. Może jednak go wykorzystamy jakoś tutaj, gdyby weszedł on? Nie, niestety. O, tutaj gdzieś wejdzie, tutaj gdzieś. Tutaj, widzicie? Tylko, że on wtedy do flame nie sięgnie. No ale dobra, mam nadzieję, że tak się tą flame jakoś tam złapie później. Przy kolejnej buście, przy tym buście może już ją złapał. Może to wystarczyło mu. Mam taką wielką nadzieję. No i dobra, kolejny buścik w postaci ciebie. Ty sięgasz? No powiedzmy, że tak sięga na styk, prawda? Dobra, na przeciwnika, boosty, rzecz jasna, wszystko to jest najpotrzebniejsze. U ciebie speed i buścik. Dzięki temu Marcelinie mogę teraz wykupić Pyrokinetic, to będzie mega mocarne. Ale dobrze, spróbujmy wygrać, jak dojdziemy. Bo tak naprawdę zostało nam już tylko i wyłącznie postawienie tej super małpki i zobaczenie, co tak naprawdę będzie dalej, z czym będziemy mieli problemy, a co przejdzie nam bardzo łatwo.
24 runda, trzeba wprowadzić coś nowego, bo tutaj praktycznie już jest wszystko wybudowane. Oczywiście zależy, że oni nie podbici na maksa, ale wierzcie mi, bardzo w pewnej sytuacji to już nie jest aż tak bardzo konieczne. Oni sobie tak się już mocarni, nasza super małpka nie ma tylko i wyłącznie speeda maksymalnego, ale to specjalnie jeszcze tego jeszcze nie zrobiłem, bo chcę postawić jeszcze tego pana. Oj, to jest już kozak, to już jest prawdziwy kozak. Tylko cały problem jest taki, że ja nie jestem tylko przekonany, czy on nam daje, czy on korzysta z bonusu od tej jednostki, z której on wychodzi. To jest mój największy ból, bo on jest naprawdę mocny. To jest super małpka z dwoma rączkami, to jest naprawdę kozak już. I jeszcze te rozbłyski. To po prostu jest przekozackie. Zobaczcie sobie na jego moc. On w ciągu raptem chwili już ma 17 tysięcy nabite. Jak to możliwe? W jaki sposób on to robi? Nie wiem. Ale ja widziałem buildy, gdzie w ogóle ich mieli mega dużo. Muszę to w ogóle wymyślić, jak go zbudować. Bo z tego co pamiętam, on do nikogo nie wchodzi prawie. Z tym co mógłby dać więcej, czyli ani balonowa chyba nie może przyjąć, ani ta druga wojownicza balonowa, chociaż może się z tym mylę. Muszę to sprawdzić, czy tak faktycznie jest. Czy jest możliwość, by gdzieś go wyrzucić, żeby postawić ich więcej niż jedną sztukę? Bo jedna sztuka już jest mocna, jest mega mocna. Ale to postawić ich jeszcze więcej, tak z 20, może nie 20, ale tak 6, 8 sztuk, 9 sztuk. Oj, to by już było przemocne, to już byłoby bardzo, bardzo mocne. I chciałbym to oczywiście przetestować, taką możliwość, czy takie coś mogę w ogóle zrobić. I czy jest szansa postawić ich więcej, bo zebrać ich jest trudno. To jest chyba nie legenda, a super rare, z tego co kojarzysz, i ten purpurowy, tam fioletowy. Dlatego też zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, trzeba podbić wszystkich. U tego ustawiam standardowo tutaj kółeczko. Tym bardziej na tej mapie ono się będzie sprawdzało idealnie wręcz. Iść spowolnienie. Marcelinka, maksymalny buścik bez wybrania jeszcze umiejętności, bo tu nie ma takiej większej potrzeby. Ty oczywiście speedzik. Nic więcej, San Avatara tobie jeszcze nie będę dawał, nie ma sensu chyba. Nasza Flame Princess, wszystko na maksa, może za wyjątkiem Fire Trap. Ty nie potrzebujesz tego, tak naprawdę powiem ci szczerze, że tego nie potrzebujesz. Kasiorka już w tym momencie jest dla mnie potrzebna. Nasza Sai. Sai oczywiście dostaje tutaj Flash Bomb i spowolnienie, tam się pójdzie przyda oczywiście, jak przyjdą już tam już mołapki takie troszeczkę trudniejsze. Finn bierzemy wszystko na maksa, tutaj dużo tego już nie ma, bo tego już tutaj nabiłem. A ty, mój drogi, ja cię chcę mieć w kierunku... To masz tutaj. W kierunku łapania sterowców to idzie mocno i tak samo jest jeszcze z innym umiejętności, trafą troszeczkę szybciej. Mam umiejętność odnośnie speeda, 20% do speeda. Insta niszczenie sterowców, ale oczywiście nie zongów i nie DDT. Szkoda, prawda? Troszeczkę szkoda. Może DDT może on rozwali, ale chyba, ale zongów na pewno nie i na pewno nie bije bada. Ciekawe czemu, prawda? Ciekawe czemu on bada, nie chce klepać na szota. Spowolnienie, no i oczywiście deszcz sztyletów. Tyle przed nami. A teraz standardowo, no bo to lekko przyspieszmy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zapomniałem, że w tej rundzie leci badzik. 35, 6, czy dopiero w 40 rundzie? Chyba 40, może tak. Rano do skleci to tak fajnie, że aż. Ach. Ale tak naprawdę mogę sobie wyjść i wrócić, bo to leci. To widzicie, niezależnie ode mnie. Dobra, tego pana jeszcze ani razu nie robiłem. On tutaj ma podpalać. No escape. No blunt, escape from. Aha. Co, jak już strzeli, to nie mogę już wyjść, tak? Ale zasięg teraz zwiększył ładnie. A, ma pełny zasięg, to z mapy, widzicie? Klepie, już faktycznie mu nikt nie ucieknie, bo ma pełny zasięg.
super, bardzo, bardzo fajnie. Właśnie, ciebie, bo ty boostujesz chyba tutaj kogoś z tych mniej potrzebnych, ale zboostuj tego pana właśnie. No i kogo właśnie masz jeszcze? Dajmy cancel. Komu się tutaj wyłączyło granie? Zróbmy może ten sposób, że jeszcze raz ustawimy wszystkich, co? Dobra, zróbmy tak. Wszyscy od początku będą ustawieni, czyli pierw ci. Następnie tutaj. Następnie ty, mój drogi, wiesz, boostował tą dwójeczkę. No i ty na samym końcu, wiesz, boostował Sai i ciebie. Kogo ja boostowałem? Aż Fina boostowałem w takim razie. To Fina nie będę boostował? Nie no, Fina zboostuje. Czyli Sai i Fin. Dobra, w porządku. Już wszystko zaciągnę, czyli teraz ty masz, wow, 109 tysięcy. A tu mamy 200, no dobra, jest to lepszy potem, no ale nie ukrywajmy. On bije od samego początku, a ten dopiero od, no, dosyć dalekiego fragmentu, więc... Podejrzewam, że gdybym postawił tak naprawdę ich mniej więcej w podobnych zasięgach, czyli każdy by miał tutaj zasięg idealnie przy wyjściu, to ta robomałpka mogłaby mieć lepsze wyniki od supermałpki. To byłoby naprawdę mega zabawne, bo to jest alias, to jest po prostu Ali, przyjaciel, sojusznik. A nie główna jednostka. Jednak główna jednostka jest ważniejsza, prawda? No to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Dobra, damy tego pana, bo on jest o tyle fajny, że on potrafi spowalniać. On jakby wysysał duszę i przy okazji po prostu wszystko leci bardzo, bardzo wolno. I to jest dobre. To jest jakby odkurzacz taki uruchomiony. Odkurzacz, który nie wciąga. Wiem, to jest bardzo logiczne. Albo wciąga takie podstawki, prawda? Tylko i wyłącznie takie podstawy całkowicie. Trudno powiedzieć mi, jak to nazwać tutaj z sensem. No ale bynajmniej tak to wygląda i to chodzi. To chodzi, to działa bardzo dobrze oczywiście. Teraz tego, tego mógłbym zbustować w tym miejscu, bo on może nie jest miał żadnego potrzebny w tym momencie, no ale tutaj w tym miejscu mógłby to mógłby być jakby taką asekuracją dla mnie. No, ustawmy tutaj kolejnego. Też jak najbliżej tego miejsca, żeby było w jego zasięgu wszystko budowane. No i może postawię tego magę jednak. Ale też ustawiam w tym miejscu, żeby też no, nie stawiać się tutaj na samym początku, żeby jednak te moje główne jednostki nie tutaj biją, a ci magowie i pozostali będą bardziej asekuracją, gdyby ktoś mi tutaj zaczął już przechodzić. Tak to bardziej będę teraz uznawał, że tak to ma wyglądać. Zasięg i to. Okej, okay. On tu będzie po prostu teraz łoju w tym miejscu. Patrzcie, ma w ogóle zasięg na całą tutaj, cały ten fragment. Mapa jest stosunkowo krótka właśnie, chyba tak mi się wydaje, dlatego też tak to wygląda. Że postacie nie mają takie wielkie zasięgi, nie, one po prostu, ta mapa jest po prostu krótsza, jest mniejsza może i dlatego też tak to wygląda. Albo może jakaś inna zależność od tego, ale ma, na pewno wy dobrze o tym wiecie, więc teraz w komentarzu możecie napisać, czemu jest właśnie tak, a nie inaczej i co o tym, co na ten temat sądzicie, na temat tego buildu, tej taktyki, którą ja tutaj mam wykorzystaną w tej gierce. Ha, pana by się że przydało oczywiście, on tutaj blokuje nam sterowce i on jest dobry, to pozorom. Postawmy tutaj, ty na first oczywiście. Mógłbym go ustawić pod strągi, no ale... Może nie, może lepiej nie, może lepiej nie. Dobra, tu mamy załatwione, tu mamy skilla. A, boostuje ich chyba tu, tak? Sonic Attack the Rips Touch Balloon, aha. To jest taki atak damage w jego zasięgu. Dobre, ciekawe. Może to wykorzystam jeszcze. Gdy będzie leciało właśnie coś mocnego, czyli bacik. Tego pierwszego bada oczywiście musimy wręcz rozwalić. Kolejnych, no już niekoniecznie, to już niekoniecznie. Ale pierwszy to jest po prostu must have. I to jest bardziej nam po to potrzebne, żeby mieć tą malutką pewność, że nikt nas nie przegoni. Chociaż ja jestem w takim składzie przeważnie, że no, tam nie za duże rundy oni nabijają. Bo ja mam niski poziom, tylko mam niski poziom, do tego takie rundy dochodzę, tak wnioskuję, tak to wygląda. A też głównie dlatego, bo ja większość swoich rzeczy zdobywam ze skrzynek, z artefaktów. Z tych skrzynek złotych ja zdobywam, w większości. I pewnie to ma wpływ na to, że no, idzie mi troszeczkę łatwiej, prawda? No ale ja po prostu mam ten sposób swój na skrzyneczkę, wam podawałem. Oczywiście w poprzednim filmiku macie to wręcz jak na tacy. Więc mam nadzieję, że każdy z was sobie to spróbuje, przetestuje. Jeśli macie już tylko ten kluczyk, bądź też różdżkę, od razu jedźcie ze zbieraniem i dajcie do tej jednostce, która będzie miała największą szansę na niszczenie. Czyli w przypadku różdżki, żeby każdy zadał jakiś damage, to też jest bardzo ważne. Właśnie wiem, że mu różdżkę jeszcze nie podbiłem, troszeczkę przynajmniej.
30 tysięcy. Huh. 31. No a ty masz 700. Troszeczkę różnicy jest. Troszeczkę różnicy oczywiście jest między wami. 32 tysiące. Bardzo, bardzo malutko, że trzeba powiedzieć. Ale jak mówiłem, to nie chodzi o zadanie tego głównego, tego najmocniejszego damage'u, tylko bardziej o... Okej, to co możemy użyć. Fajne jest to, że możemy go tutaj zatrzymać tak na chwilę. Teraz w ten sposób. Z powolnieniem chyba nic nie daje, więc sobie z tym spokojnie poczekamy jeszcze. Sonic. Aj, za późno troszeczkę, za późno. No i dobra, i kolejna partia damage'u. Okej, okay, spowolnie leciutkie. No i dobra, runda pokonana. Więc teraz pytanie, czy to mi wystarczy do zdobycia pierwszego miejsca, czy jednak tutaj mój oponent będzie lepszy. Czy przekonamy. W tym momencie już bez żadnych skrupułów stawiam wszystko. Nieważne już, czy będę zyskiwał te punkciki, czy też nie. Te szynki otwierał, czy też nie. W tym momencie po prostu musimy to już tylko i wyłącznie się przejść na sensownie. Dobra, to postawimy kolejnego. Jak widzicie, już leci tam kolejny przyjaciel. Możemy go tylko oczywiście spowolnić, żeby było zawsze trochę przynajmniej oczywiście szybciej. Teraz tutaj tego też boostujemy lekko. No i co? Dam radę? Dam radę. A to jest dopiero pierwszy. Ich leci chyba więcej teraz. 41 runda. Tak, musimy ją przejść minimum. Wtedy będzie, wtedy będziemy bardziej bezpieczni oczywiście. Nawet oczywiście co z tego wyjdzie. Wasze zdrowie. Pytanie, bo w tej rundzie już powinno iść więcej badów. I teraz pytanie, czy będą one faktycznie iść, czy rundy są jakby różne cały czas. Tak, widzicie? Runda poleciała dalej, więc każda runda w każdej grze jest inna. Powiem szczerze, że tego nie byłem świadom do końca. Teraz się okazuje, że tak faktycznie jest. To jest ciekawostka. To jest na pewno wielka, wielka dla mnie oczywiście ciekawostka. Fireball, Intense Magic i Lighting. Rzecz jasna. I kolejny tutaj pan. Po kolei wszystkich stawiamy oczywiście. Speedik, zatrzymanie te pierwsze. Tutaj jednak było. Pierwsze zatrzymanie, proszę cię bardzo. Teraz w takim razie... Dobra, postawimy w tym miejscu. I oczywiście też go boostujemy, znaczy ją boostujemy, żeby była mocniejsza. Dobra, to jest ta runda, która mnie po prostu rozgromi, wręcz bym powiedział. Tu zlatuje na dół, okej, okay, spoko, rozumiem. Ja tak, jak się tylko tutaj pokażę. Teraz wrzucamy skilla i po kolei zobaczymy, co z tego teraz będzie. Oczywiście nie ma szans, żebyśmy tutaj zatrzymali. Mhm. Szans niestety nie ma, no ale i tak się wydaje mi się, że poszło nam bardzo fajnie. 41 runda. Czy zajmiemy pierwsze miejsce, czy też niekoniecznie? Uwaga, uwaga, uwaga i zaraz się przekonamy. Kto będzie na pierwszym miejscu? Oczywiście mam 30 otwarte, skoro, że jest pierwszy niebieski, bo to znaczy, że nie mamy nic fajnego. O, wow, jest super rare. O, akurat nie ciebie chciałem. No ale okej, okay, zbieramy ciebie tylko i wyłącznie. Zbierzemy tak 3 może rary. Zobaczymy, co tam będzie. Tylko tam nie będzie nic, co by mogło mnie zaciekawić w jakikolwiek sposób, bo te itemki są słabe, nie ukrywajmy. Potrzebuję coś naprawdę takiego mega mocnego, taką kosem. Uj, uj, czekaj, wróć. Ten jest bardzo fajny, pan doktorek, ale go już mam, więc mogę go spokojnie tutaj sobie przerobić. Okej, okay. Zielonych powiem szczerze, że nawet nie próbuję otwierać, bo tam na pewno nic ciekawego nie będzie. Aj, kliknąłem przypadkiem, co mówię, to było przypadkiem, więc teraz mogę z tego spokojnie wyjść, tak? Uda mi się wyjść? Jest, udało się, bardzo fajnie. I teraz systematycznie, równym krokiem tutaj klikamy, żeby przez to wszystko przebrnąć i zobaczyć, że jesteście na pierwsze miejsce, bo ja nie wiem, ciągle nie wiem, czy zajmę to pierwsze miejsce, a chciałbym bardzo tam być, bo to miejsce mnie się na pewno bardzo oczywiście przyda. Więc uwaga, uwaga, zaraz się przekonamy, kto jest na pierwszym miejscu, trzymajcie kciuki już tutaj, żebyśmy to byli właśnie my. I tak, udało nam się. 42 runda, 41 runda nam tutaj wystarczyła. Najlepsza osoba ma 33 rundę. Mhm. Tam się pokazały DDT pierwsze, albo wzmocnione DDT, jakoś tak. I mamy 20 rundy, 16, więc jak mówiłem, podejrzewam, że przez to, że mam poziom tylko 47, to temu po prostu trafia na troszeczkę gorsze osoby, a nie na osoby z poziomu setnego.
bo jest poziom setny tutaj maksymalny i to tam są szło po prostu hardkory. Tam są na pewno hardkory same, tylko i wyłącznie. Co w ogóle mam dostępne tutaj? To jest dosyć ciekawe. Lemon. Limon. Tutaj wchodzimy do tego miejsca, znaczy tutaj Sai, do naszej Sai, czy naszego Sai, nie mam pojęcia. Do finale te słabsze, troszkę szkoda, wolałbym w tym, żeby to było. No ale mniejsza z tym, ok? Dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Bloons Adventure Time Tower Defense. Teraz będzie leciutka przerwa, tak tygodniowa, bo będę na wakacjach, na urlopie, wreszcie zasłużony urlop nad morzem, więc będzie przerwa w filmikach prawdopodobnie. Może nam pokaże się jeden czy dwa, albo nic, zobaczymy jeszcze. No i tak to po prostu będzie wyglądało, dlatego też była ta przerwa jeszcze przed tym filmem, bo jakby nie miałem jak po prostu nagrywać, nie miałem po prostu jak nagrywać, już będzie żyłem tymi wakacjami, tą przerwą, i też miałem troszkę sprawy jeszcze do załatwienia związanych m.in. z tym, że muszę wyjechać, więc muszę nadrobić inne rzeczy w robocie oczywiście, które muszę zrobić, bo terminy gonią. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Na razie, hej, pa!